innych sąsiednich miejscowości. Witam panią senator Janinę Sagatowską wraz z dyrektorem biura. Asystenta posła pana Antoniego Błądka, pana Adama Parucha. Burmistrza miasta i gminy Nowa Starzyna, pana Jerzego Paula. Gospodarzy Tarnogóry, sołtysa wsi pana Jana Maczugę i księdza proboszcza Mariana Trzewiczka. Prezesa OSP Drucha Józefa Mynarskiego wraz z innymi druchami strażakami. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnogórze panią Wiolety Finiarz. Radę Sołecką wsi Tarnogóra oraz pozostałych zaproszonych gości, ludzi życzliwych dla Tarnogóry, którzy na co dzień promują Tarnogórę, panią Grażynę Wadas, pana Bogdana Rupa, pana Zbigniewa Tworkowskiego, pana Janusza Motykę, panią Reginę Duch, panią Katarzynę Maczugę-Hamer oraz dziennikarzy TVP Rzeszów i telewizji lokalnej z Nowej Starzyny. Pozwolę sobie przedstawić krótki rys historyczny dotyczący tego, po co żeśmy się tutaj zjawili i dlaczego. 100 lat temu w zasadzie było już po wszystkim. Z nocy z 16 na 17 czerwca 1915 roku Rosjanie wycofali się z Tarnogóry i nastała cisza, złowroga cisza. W miejscu, gdzie jeszcze na początku maja 1915 roku stały zabudowania Tarnogóry, widać była jedynie zgliszcza. Na 123 gospodarstw ocalało jedynie w zależności od 8 do 12 domów. Mieszkańcy wsi z dobytkiem ukrywali się w pobliskich lasach, wioskach, do wsi, a właściwie z tego, co pozostało z dawnej wsi, zaglądali ukradkiem. Bali się, aby czasami nie być posądzonym o szpiegostwo. Setki zabitych żołnierzy zalegały po polach, łąkach i lasach. Rozpacz i beznadzieja. Zacytuję jeden z listów, który, jak sądzę, mówi więcej niż tomy opracowań historycznych, mimo że był pisany rok później. Tarnogóra, 18 czerwca 1916 roku. Najukochańszy mężu, list piszę do ciebie i witam cię tymi pierwszymi słowami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna, opiekunka nasza. Teraz, kochany mężu, bardzo mi smutno, że ode mnie tu nie ma żadnej wiadomości. Piszę zawsze te kartki, żeby choć jedna cię doszła. Teraz ci piszę, tu wszystko wypalone. Tylko 7 chałup i nasza to została. To Bogu dziękuję, że nie poniewieram się po ludzkich progach. Trochę drzewa zostało i trochę my posiali i trochę posadzili. Dzieci zdrowe. Teraz się pozdrawiam mile i serdecznie bardzo. Piszę, proszę pisz i od razu i wyraźnie. Jest to list Karoliny Mynarskiej, pisany do Franciszka Mynarskiego, który był w niewoli rosyjskiej. Nasze babcie, prababcie, jak widać, wróciły do wsi, a właściwie do tego, co ze wsi pozostało. Te wspaniałe kobiety musiały stworzyć warunki do przeżycia swoich dzieci, starszych członków rodziny. Bo przecież mężowie byli na wojnie. To jest nieprawdopodobne, ale tego one dokonały. Uprawiały ziemię, odbudowywały namiastkę domów, chroniły dzieci. I jak pisały do mężów, to się nie skarżyły. Czekały i trwały.
a ich mężowie, bracia, byli na wojnie. Nie swojej wojnie, gdyż była to wojna zaborców, w której niejednokrotnie Polak strzelał do Polaka. Poborowi z Tarnogóry byli obecni na wszystkich frontach I wojny światowej. Przeżyli te wszystkie okropności, które niosła z sobą wojna. Wielu z nich dostało się do niewoli. Kilku zginęło, nie wróciło do domu. Pierwsza wojna to nie była nasza wojna, ale w jej rezultacie Polska odzyskała niepodległość. I w tym swój udział mieli poborowi żołnierze z Tarnogóry, gdyż weterani I wojny światowej, mimo przeżytej traumy wojennej, byli doświadczonymi żołnierzami i dlatego większość znaleźli się w Wojsku Polskim i uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Ledwo minęło 20 lat, a już we wrześniu 1939 roku trzeba było znów stawać do kolejnego boju. Pokolenie Tarnogórzan z końca XIX wieku, któremu młodość przypadła na I wojnę światową, było pokoleniem tragicznym, ale i wspaniałym. Tragicznym, bo życie codzienne i rodzinne przerywały wojny, konieczność odbudowy wsi od samych podstaw, ale Polsce i Tarnogórze nie odmówili krwi i potu. A myśmy o nich zapomnieli. Ich bohaterstwo czasu wojny i trud odbudowy wsi Tarnogóra przykryła, można powiedzieć w cudzysłowie, II wojna światowa, czasy komunizmu. Ich czas stał się nieważny. Wystarczy zapytać się w Tarnogórze, co wierzą babci, dziadku, prababci, pradziadku. Dlatego dziś spłacamy dług naszym poprzednikom sprzed 100 lat. Na tym kamieniu wyryte są nazwiska 53 poborowych z Tarnogóry, uczestników I wojny światowej. Udało się do tych nazwisk dotrzeć dzięki pomocy rodzin, autentycznych listów sprzed 100 lat, wykazu sporządzonego przez świętej pamięci Bronisława Smołę, który liczył 30 nazwisk, a także listy sporządzonej przez pana Czesława Rychlaka, która liczyła kilka nazwisk. Zwracam się do rodzin o zgłaszanie dodatkowych nazwisk, bo przecież poborowych z Tarnogóry było wiele więcej. Sukcesywnie będziemy te nazwiska po zweryfikowaniu dodawać do już istniejącej listy. W chwili obecnej zgłoszono i zweryfikowano dwa dodatkowe nazwiska. To jest Michała Krawca, zamordowanego w Bykowni na Ukrainie w 1940 roku i Sztaby Jana. Moi drodzy, 100 lat temu tu na tej ziemi było piekło. Wysiłek naszych poprzedników sprawił, że stoimy dziś na tym miejscu i widzimy naszą wolną Polskę i piękną i zasobną Tarnogórę. To, że tak jest, to w dużym stopniu zasługa pokolenia końca XIX wieku. Dlatego pozwolę wypowiedzieć sobie te słowa. Przepraszamy, że nie pamiętaliśmy o Was tak długo, ale dziś, 21 czerwca 2015 roku, w setną rocznicę wydarzeń sprzed 100 lat, spłacamy swój dług i odsłaniamy ten pomnik. Poproszę pana burmistrza, pana senator, sołtysa wsi, pana Jana Maczugę, pana sekretarza zarządu, pana Franciszka Półciatka o odsłonięcie pomnika. Nie tylko ona chce. Proboszcza Mariana Siedliczkę o uświęcenie pomnika. Polecamy miłość dobra. Tych wszystkich, którzy w powstania po bossach oddali życie dla obrony naszej ojczyzny, wyrażamy naszą pamięć i prosimy, by Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem
ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Prośmy Boga, aby ci, których wspominamy, Bóg obdarzył hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na podobieństwo. Nakazałeś mu miłować Boga, bliźniego, jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu weźmie na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Pobłogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi, spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci tak, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę i przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Proszę zaproszonych gości o zabranie głosów. Czcigodny księże proboszczu, pani senator Rzeczypospolitej Polskiej, zaproszeni goście, szanowni państwo. W ubiegłym roku obchodziliśmy setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Natomiast przed kilkoma tygodniami minęły 100 lat od krwawych działań wojennych, które rozegrały się w maju i czerwcu 1915 roku na terenach naszej gminy. W tym czasie była ona położona na granicy zaborów austro-węgierskiego i rosyjskiego. Granica ta przebiegała na pobliskim Sanie. Poprzez swoje usytuowanie nasze wioski były częstym miejscem walk wojennych. Działania zbrojne prowadzone przez piechotę, także z użyciem artylerii, miały miejsce m.in. w Tarnogórze, Sarzynie, Łukowej i Rudzie Łańcuckiej. Poważnie ucierpiała Sarzyna, która w wyniku kilkudniowej wymiany ognia w maju 1915 roku została w znacznym stopniu zniszczona. Wiele domów całkowicie spłonęło. Kobiety, dzieci i starcy zmuszeni byli szukać schronienia w okolicznych miejscowościach. Podobny los spotkał Tarnogórę, która przed wybuchem wojny liczyła ponad 120 gospodarstw. Pierwsze zniszczenia zanotowano jeszcze jesienią 1914 roku w trakcie walk w okolicach Rudnika. Najtragiczniejsze wydarzenia miały miejsce kilka miesięcy później, gdy Rosjanie wycofywali się pod naporem ofensywy gorlickiej. Walki trwały przez około 4 tygodnie w Tarnogórze i bliskiej okolicy. W ich wyniku wieś została niemal doszczętnie spalona. Ocalało zaledwie kilkanaście domów. W bitwie brało udział wielu mieszkańców Tarnogóry. Mężczyźni, którzy przeżyli wojnę, zostali powołani do Wojska Polskiego i wkrótce przyszło im stoczyć kolejną bitwę o wolną Polskę, tym razem z bolszewikami. Nie wzbraniali się, bo miłość do ojczyzny mieli wyrytą w swoich sercach. Szanowni zebrani, od tych wydarzeń upłynęło już 100 lat, ale dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry zostały one przypomniane zarówno w wymiarze historycznym, jak i symbolicznym. Symbolem wdzięczności mieszkańców Tarnogóry za trud bohaterskiej postawy waszych przodków jest to miejsce pamięci. Na obelisku wypisane są nazwiska 53 żołnierzy, którzy reprezentują wszystkich zmagających się z okrucieństwem wojny na tym terenie. Także nieznanych żołnierzy, jak i kobiet wychowujących samotne dzieci w skrajnie trudnych warunkach.
Tym wszystkim ludziom winni jesteśmy pamięć i szacunek. Dlatego pragnę na ręce pana prezesa Edwarda Kaka złożyć serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry za odkrywanie i upamiętnienie wielu faktów historycznych z naszego regionu. Dzięki waszemu zaangażowaniu i pasji powstało w Tarnogórze kolejne już miejsce pamięci przypominające o wydarzeniach i ludziach, którzy mieli odwagę podjąć trud walki w niezwykle brutalnym okresie, kiedy ważyły się losy naszej ojczyzny. Dziękuję księdzu proboszczowi za odprawienie mszy świętej, za skierowane do nas Słowo Boże, a także za poświęcenie obelisku. Dziękuję państwu za przybycie na tę uroczystość i okazanie szacunku swoich bohaterskich przodków, którym zawdzięczamy wolną ojczyznę. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pani senator Janina Sagatowska. Wielce czcigodny księże proboszczu, panie burmistrzu, panie sołtysie z całym swoim społeczeństwem Tarnogóry i okolicznych też miejscowości, droga młodzieży, starsze już osoby, które, dzięki którym możemy dowiadywać się o tym, co się tu rozgrywało przed 100 laty. Poczytuję sobie za wielki przywilej i honor, że mogę po raz kolejny uczestniczyć razem z wami w przypominaniu tak chlubnej karty przeszłości waszej miejscowości i okolic. Pierwszy raz nie tak dawno byłam w szkole, gdzie na ręce pani dyrektor składam podziękowanie pana prezesa towarzystwa i wszystkich, że właśnie zaangażowali dzieci, młodzież w poszukiwaniu śladów przeszłości, zapoznawanie się z historią swoich babci, dziadków, którzy cierpieli. Norwid pisał u nas wielki wiersz, że aby drogę mierzyć przyszłą, należy pomnieć, skąd się wyszło. Wy macie to w sercu, że musicie pamiętać, skąd wyszliście. I ta pamięć, myślę, owocuje tym, że tak pięknie wasza gmina cała Nowa Starzyna, ale i właśnie Tarnogóra, tak pięknie się rozwija. Jest właśnie, pragnę w tym miejscu wyrazić swój olbrzymi szacunek dla was wszystkich, dla tych, którzy was reprezentują. Szczególnie towarzystwo na ręce pana prezesa składam olbrzymie podziękowanie. Ja się zapoznałam, pan mi załączył całą tą historię, naprawdę tylko nisko się kłaniać. Tłumaczymy w tej chwili u mnie w biurze książkę z angielskiego o tych lotnikach, bo też się zaangażowałam w jakiś sposób, żeby, bo jestem, to mnie buduje, wasza pamięć buduje mnie także. I ja dziękuję za to, że uczestnicząc tu i będąc z wami, sama swoją osobowość jakby ubogacam wami. I za to chciałam podziękować. Za to, że nie zapomniacie, choć faktycznie jak tu przede mną i pan burmistrz mówił, prezes, tak to się złożyło jako, że pierwsza wojna była tak zapomniana. Te straszne katusze i męki, jakie walczący często w różnych okopach przeciwko sobie nasi rodacy musieli stawać, bo z różnych zaborów pochodzili. Druga wojna, oczywiście historia Polski to cała jest pełna tragedii, ale pierwsza wojna tak trochę uległa faktycznie ofiary pierwszej wojny zamówień. I jeszcze raz nisko się kłaniam, wielki hołd, szacunek olbrzymi dla i podziękowanie za ten ogrom pracy, żebyśmy pamiętali, ale żeby ci najmłodsi też pamiętali. Pamiętali, co to jest Polska i co było Polską, że to byli wielcy bohaterowie, ale często zwykli ludzie, a największymi bohaterami, ja zawsze mówię, są najzwyklejsi ludzie, którzy nie są celebrytami, nie
uczestniczą w jakichś tylko wyścigach, tylko swoją pozytywistyczną, mrówczą pracę budują Polskę, a kiedy trzeba, to kładą na jej ołtarzu, na ołtarzu naszej ojczyzny swoje życie. Ale to też dlatego, że Polacy zawsze mają w sercu miłość. Zwykli, szarzy ludzie mają olbrzymią wiarę i miłość. A jest taka strofa wiersza i tym wierszem chciałam za tą miłość podziękować, który mówi, że kto kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. I dużo jest teraz tamtych. Tamci kochali i oni nie przegrali. Bo my dzięki ich miłości, ich walce stoimy tutaj i możemy tylko dziękować i wyrażać największy szacunek i hołd. Jeszcze raz dziękuję, że mogę być z wami i też tu kłaniać się przed obeliskiem i przed sobą samym, bo tak trzeba, tak po polsku. Szczęść Boże wam wszystkim na tej wspaniałej waszej drodze, takiej szlachetnej, patriotycznej, pełnej wiary, miłości do ojczyzny, do Boga i do ludzi. Dziękuję. Proszę sekretarza zarządu Stowarzyszenia pana Franciszka Półćwiartka do odczytania listu pana marszałka województwa podkarpackiego. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyś. Rzeszów 2015, czerwiec 12. Pan Kark Edward, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry. Szanowny panie prezesie, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczyste odsłonięcie placu pamięci poświęconego uczestnikom I wojny światowej w Tarnogórze. Cieszy mnie fakt, że to przedsięwzięcie przybliży mieszkańcom regionu wiedzę o historii naszego kontynentu i kraju. To ważne, by docierać zwłaszcza do ludzi młodych, dla których pierwsza wojna światowa jest coraz mniej znanym i coraz bardziej odległym epizodem w historii naszego państwa. Pierwsza wojna światowa była wydarzeniem bezprecedensowym w skali świata. Jeszcze nigdy wcześniej nie było zaangażowanych tyle państw i istnień ludzkich w działania wojenne, które zmieniły przyszłość i kształt całej Europy. Paradoksalnie wojna pozwoliła wybić się narodowi polskiemu na niepodległość. W 1918 roku po 123 latach zaborów odrodziła się wolna Rzeczpospolita. Fakt ten nie byłby nigdy możliwy, gdyby nie czyn regionowy, w którym udział wzięło tysiące młodych Polaków, godnych poświęcenia własne życie dla niepodległej Polski. Pierwsza wojna światowa jest częścią historii świata i Europy. Stała się też naszym udziałem, bo w dużym stopniu działania wojenne dotknęły właśnie naród polski. Dziś, 100 lat po tym wydarzeniu, upamiętniamy wszystkie ofiary I wojny światowej oraz oddajemy hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Niech pamięć o nich będzie wiecznie żywa. Korzystając z okazji, za pośrednictwem pana prezesa przekazuję serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom uroczystości. Organizatorom dziękuję za zaangażowanie w kultywowanie polskiej historii i pamięci ludzi, dzięki którym nasz kraj odzyskał niepodległość. Z poważaniem Władysław Ortyś. Dziękuję. Proszę pana sołtysa, pana Jana Matrzyga, o zabranie głosu. W imieniu Was.
miastem, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Tarmogóra pragnę złożyć serdeczne podziękowania prezesowi Stowarzyszenia Wsi panu Edwardowi Pakowi oraz jego członkom za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości, dzięki której mieszkańcy, a zwłaszcza młode pokolenie, dowiedziało się o historii naszej wsi. Niech ten poświęcony kamień wraz z nazwiskami osób, którzy polegli w czasie I wojny światowej, będzie symbolem naszej miejscowości. Dziękuję. Teraz przystąpimy do punktu złożenia wieńców. Jako pierwszy wieniec złożą przedstawiciele Rady Sołeckiej Wsi Tarnogóra. Proszę pana burmistrza, panią senator o złożenie wieńca. Proszę o złożenie wieńca przedstawicieli kultury z Nowej Serzyny. Drodzy, powoli zmierzamy do zakończenia pierwszej części naszych skromnych uroczystości. Chciałbym na koniec poinformować, że dzisiejsza inicjatywa związana z utworzeniem Placu Pamięci została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2015. To ogrodzenie, które obok widzimy, natomiast zostało wykonane środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu miasta gminy Nowa Serzyna. Na koniec chciałbym podziękować członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry, Radzie Sołeckiej, mieszkańcom wsi za pracę tutaj na tym placu, przy urządzaniu tego placu pamięci. Dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam do szkoły na wystawę. Na wystawę, które są pamiątki sprzed 100 lat. Warto się zapoznać. Dzisiaj można, myślę, że w ciągu 2 godzin oglądać, a jutro do godziny 11, jeżeli dobrze pamiętam. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do szkoły.